Na tym koniec. Nie wiem, czy na dzisiaj, ale ja muszę iść do chaty się ogarnąć. Jestem cały upierdzielony, śmierdzę ropą, jak jakiś kuźwa ten, co tam na tym tam pracuje. Na czym? Na platformie. Niedziela. W piątek byliśmy po sławetnej Iveco. Przepłakaliśmy całą sobotę. No i, ale daje słońce. No niestety znowu musimy grzać przez pół Polski. Jedziemy pod Łódź. Za Łódź. Ale tym razem już od samego początku wygląda to zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim rozmowa ze sprzedawcą wygląda zupełnie inaczej. Sprzedający Rafał, bo to wiadomo, że konkret. No pan przed chwilą zadzwonił i powiedział, że szykuje nam herbatę. Tak, pan przed chwilą zadzwonił, ile jeszcze? Mówię, że 15 minut, no to mówi, że to już stawia herbatę, już ten, no naprawdę, porównując do naszej kochanej pani tam spod Gdańska, to jest dość spora różnica. Jesteśmy na miejscu, auto już widzimy. Sala Królestwa Świadków Jehowy, jesteśmy w takim miejscu. Co? No bierzemy go. Bierzemy, ja tu mówię, jak ja tu wpadnę z pędzlem. Bo tu jest, zobaczcie, no tak, tak ses, tak surowo, a my to zrobimy po swojemu. Zrobimy po naszemu, będzie lala. Poduszki wyrzucę, połowę poduszek stąd znika. Które? Te tylne. A czemu? No nie, ja nie. Tak? Ta babcia Frania nie będzie tu. Nie, tu będzie. No a tak jest dobrze, tak nie jest źle. No to wybacz, to zrobię jednak na tym, na zbiorniku i tam z tyłu będzie zbiornik. Mhm. To pierwsze, co zrobię. Oni mają takiego i w nim mieszkają w ogóle. Tak, tak. Jeżdżą po świecie, pracują zdalnie i oni już nie mogą wytrzymać, już w Polsce nie zadzwonią. No, ale tak jest fajne. Tu jest te łóżko, tu będzie TV. Poprzerabiamy go po swojemu. To coś wypadł. No ten dywan cały, pizdziec stąd. A ona mówi, że podłoga jest taka. No. Wszędzie. To mówię, wystarczy tą piankę normalną i panele kładę. A tu zrobimy stolik, tak jak tamci mieli. Tak wiesz, żeby mieć stolik, ja go zrobię. Wiesz, nad czym ja się nawet zastanawiam, tylko że wtedy nie będzie gdzie lodówki wstawić, bo zobacz, jakby to odciąć, no. Tu zrobić zawiasy, no. Żeby to można było otwierać. Ale jak będziemy mieli lodówkę kompresorową, no. To może ją włożymy gdzie indziej. Dobrze. Idą drzwi? Idą drzwi. Są drzwi, tylko że musimy je przeszyć. No one tutaj miały takie zawiasy. Tu połowę. No, a my będziemy to zamykać? Będziemy. Aha. Łazienka musi być zamknięta. No. Podać ci? Nie. Okej. Okay. Nie no, drzwi do łazienki muszą być, Miśku. No to zrobimy. Jeszcze oglądamy. Webas to nie działa. Zapowietrzone. Pierdzielony jestem. Spisujemy umowę i w końcu będziemy ten. No właśnie. I wracamy do domu. No, zadowoleni. Po tureckiej herbacie. Ja. Pierwsze tankowanie w Łodzi. 7,86. Bunia tutaj. Monika poszła do środka. A tutaj nasz zakup. Trochę będzie do pogrzebania, ale ogólnie jest ok. Pokazywali, co tutaj zmienimy, co odświeżymy. Bo musimy zrobić to pod siebie. Bardzo sympatyczni ludzie, od których kupiliśmy. Pozdrawiam jeszcze raz, naprawdę. Super ludzie. Faktyczny stan, nie tak jak poprzednio z tym Iwekiem, tylko wszystkie ewentualne wady były opisane. Co tu dużo mówić? Będziemy się bawić. Dzień drugi. Ja jak zwykle mam pecha, jest plus 3
i leje deszcz. Jaki plan na dzisiaj? Po pierwsze webasto, ponieważ jest źle zrobione, a mianowicie nie dość, że wężyk poboru ropy idzie przez całe auto, jest spięty do zbiornika i źle jest spięty do zbiornika, jest włożony do zbiornika i w momencie, gdy jest mało ropy w zbiorniku, no to wężyk już nie pobiera, zapowietrza się i webasto jest zapowietrzone. Montuję zbiornik, który został nam z webasta jeszcze z dziadka, ten oryginalny, duży, bo tu jest miejsce. Przerobię, wyciągnę ten z tego zbiornika, przerobię ten przewód i podłączę go do zbiornika z tamtego webasta i zobaczymy, czy ruszy. Tylko że muszę się położyć pod autem, porozpinać to wszystko, a leje deszcz. Drugi temat, to mam misję od Moniki. Ściągnąć wszystkie te zasłonki, pierdzionki, te rozpiąć tutaj to i wszystko dać do chaty, do prania i wywalić ten dywan. To jest misja na pewno na dzisiaj, taka misja minimum, bo to zobaczcie, no to jest no źle. Ta lodówka robi stąd wyjazd, tu będzie ucięte, żeby było przejście z drzwi bocznych. Takie pierdółki, później kolorystycznie zmienimy, ale to już dobrze, już będzie inaczej. Mam nadzieję, że to się będzie trzymało. Teraz tak, teraz ściągamy dywan, żeby się na tym dywanie położyć pod autem. Muszę w okularach, bo już, bo coś mi się popsuło. Muszę go stąd jakoś, bo tu jest tak se nieprzyjemnie, jakieś kable, to też będzie trzeba wszystko poprzerabiać. Pogoda jest taka, a ja na ziemi, ciemno pod tym autem, że już go trochę wyszarpałem, muszę iść dalej. Wjechałem na stację, zacząłem lać ropę i zalałem pół auta. Wężyk gumowy, jak wchodzi na ten smoczek tam w tym zbiorniku, tam gdzieś przypuszcza, albo sam wężyk. Idę do Bricko, a mam blisko. Jestem pod Bricko Marsze i zobaczcie, co stoi na parkingu. Takie Iveco, jak byliśmy oglądać, podobne. Kraina węży. Oho. I coś takiego. Walczę z tym webasto, z tym zbiornikiem. On ciągle coś mi cieknie. W międzyczasie zająłem się tymi szwatami. Ale wychodzi na to, że webasto się uruchomiło. Tak. Zaczęło działać. Pracę pod blokiem. A w ogóle, a właśnie, nie pokazywałem wam. Czekajcie, co tu się dzieje. To już jest rozebrane. Lodówka wywalona stoi tu. Rozebrane. Będzie. Najgorsze tutaj będzie, jak tu tą dolną deskę odkręcić i ten wypiłować. Ten brzeszczot się do takich rzeczy nie nadaje. Już wam pokazuję, o co chodzi. Po co to miało być i czemu to miało służyć. Dobra, czekajcie. Tu to dopiero syf się zrobił, zobaczcie. Kuchenka wyjęta. Tutaj jest tak. Ej, służyć to miało temu, żeby można było tędy też wchodzić, bo lodówkę damy gdzie indziej, inną lodówkę, i teraz jest wejście. Patrzcie, jaki tutaj kurde się dzieje. No i teraz jeszcze muszę tutaj ciachnąć,
tą szafkę będziemy trochę regenerowali, trochę zmieniali. Dobra, idę na kawę.